W dzisiejszym odcinku nowego symulatora walk, czyli Age of Conflict, Polska będzie musiała zmierzyć się z 10 najpotężniejszymi państwami i zobaczymy, kto z nich wyjdzie z tego starcia zwycięsko. I Polska ma naprawdę dużo terenu. Chciałem dać im troszeczkę ułatwienie po pierwszym odcinku, gdzie bardzo szybko odpadli w wojnie, która trwała ponad 3000 lat. Postanowiłem, że sobie potestuję ustawienia i zobaczę, jak to dokładnie będzie wyglądało. Jeżeli wierzycie, że Polska podbije te wszystkie państwa, czyli mamy tutaj Stany Zjednoczone, Włochy, Rosję, Francję, Chiny, Koreę Południową, Niemcy, Brazylię, Indie oraz Francję, no to koniecznie zostawcie lajka i co, zobaczymy, jak to będzie tutaj wyglądało. Polska naprawdę bardzo, bardzo szybko zdobyła swój teren i zobaczmy na ich statystyki. Tak, tu jest prawie 3000 już terenu i za chwilę pomiędzy tymi państwami, które są tutaj, najprawdopodobniej będą trwały różne wojny. Tak, już są pierwsze wojny, więc ja myślałem, że oni wezmą ze sobą sojusz. Zastanawiam się, czy będzie taka opcja, żeby zmusić na przykład dane państwa do sojuszu ze sobą, czy raczej będzie z tym problem. Polska, zobaczcie, oni się tam biją, a my z tego korzystamy, tak samo jak wy możecie skorzystać z promocji na King Winny z Corem Flotter, jest wszystko taniej. I ta gra ma premierę chyba 17 lutego, jeżeli chcielibyście sobie kupić, to też podrzucę wam linka w opisie, bo naprawdę jest bardzo fajna, a przy tym bardzo prosta, ja lubię po prostu grać sobie w takie gierki. Brazylia ma wojnę z Francją i wygląda na to, że Francja będzie pierwszym państwem. Nie! Oj! Francja została podbita przez Koreę Południową, także Korea Południowa wychodzi nam tutaj na liderach. Czy Chiny zostaną zniszczone? Zobaczcie, z dwóch stron Chiny są teraz atakowane i tak, Polska jest, zaczęło się. Słuchajcie, my nie śpimy, my nie czekamy, my po prostu jako jedyni będziemy tutaj atakowali i właśnie ja czekam na możliwość workshopa i publikowania jakichś właśnie mapek, czy też pobierania mapek zrobionych przez widzów, bo będzie można coś takiego zrobić, będzie można zrobić też wojny widzów, czyli będę brał wasze niki z komentarzy i tak to będzie wyglądało. Brazylia została zniszczona przez Indię. Oj, i Korea, co tu się właśnie wyprawia? Chiny, joint, czyli Niemcy i Chiny mają teraz ze sobą sojusz. W sumie to jest bardzo ciekawe, bo przed chwilą się atakowali i nawet jest, zobaczcie, Niemcy Alliance. O, i kolejne państwo, czyli Korea Południowa w tym wypadku została podbita przez Francję. Włochy mają naprawdę dużo terenu i Francja. Czegoś takiego się nie spodziewałem. Indie też sobie nawet nieźle radzą, ale tutaj za chwilę będzie największy test. Czy Polacy sobie poradzą bez żadnego problemu? Ja może wezmę sobie, wiecie co? Kamerkę troszeczkę... O nie, w sumie nic nie zasłaniam w tym odcinku. Oj, znowu uderzyłem w mikrofon. Sorry za to. Jakoś tak wychodzi. Na razie zapadła cisza i spokój, chociaż nie. Stany Zjednoczone, zobaczcie, oni są zepchnięci tutaj w narożnik i walczą z Rosją. O, i chyba ten ptaszek taki tubitorowy, który się pojawia, to jest po prostu, że to państwo ma ze sobą sojusz. O, i Stany Zjednoczone mają sojusz z Francją, która jest po tej stronie i która właśnie przegrywa wojnę, więc... USA, chyba postawiliście na złą kartę, patrząc na to, jak Niemcy wchłaniają właśnie i wchłonęli Francję razem z Chinami. Czyli tutaj mamy sojusz, tak jak mówiłem. Zobaczcie, Rosja, Włochy, Chiny i Niemcy to jest jeden wielki sojusz, więc zobaczymy zaraz, jakie będą ich kolejne kroki. Jeżeli chodzi o Polskę, to jest totalna chillera, mamy 39 tysięcy bloków zajętych. Nie wiem, czy jeden taki piksel to jest właśnie jeden blok, który tutaj się liczy. I mamy sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Także my jednak na razie, oj, czyżby to był koniec sojuszu? Najprawdopodobniej to będzie koniec sojuszu. Można oczywiście sobie to przyspieszyć, ale że to jest w miarę mały scenariusz, gdzie chciałem sobie po prostu potestować i zobaczyć, jak to będzie wyglądało, to chyba nie ma sensu tego przyspieszać. 217 w ogóle lat trwa ta wojna i Polska jest najpotężniejszym krajem. O, ktoś nam wytoczył wojnę. Z kim mamy? Mamy z Włochami wojnę. Oj, Włosi. To mi się bardzo nie podoba. Tutaj w ogóle stworzyłem taką rzeczkę i powinna... tak, rozumiem, że to jest po prostu nasz teren. Takie przejście, chciałem taki most zrobić, żeby te państwa mogły ze sobą się atakować. Z tego co widzę, jest mały problem z tymi dwoma kolorami, bo u mnie na moim monitorze one wyglądają dokładnie tak samo. I tak... ciężko mi po prostu dostrzec, jak to będzie wyglądało. I Polska powoli wchodzi na teren Włoszech. Czyli jednak będziemy mieli najprawdopodobniej wojnę, w sumie już wojnę mamy. I jeżeli chodzi o sojuszników, to Niemcy, Rosja i Chiny. Oj, czyli mamy z nimi też wojnę? Nie. To moim zdaniem powinno się zmienić, że jeżeli mamy wojnę z danym państwem, no to reszta też powinna nam pomagać. A tutaj jak widzicie, nie do końca to tak działa.
I mamy... Tak, wojna się skończyła, Polska znowu rośnie w siłę, generujemy sobie złoto, mamy 3000 złota, tutaj mamy... Ej, czyli jednak terytorium tak bardzo nie wpływa na to, ile złota mamy, bo 3400, my mamy o wiele większy teren i mamy tak samo tyle. Oj, Rosja, 4000 złota. Chiny mają chyba najwięcej, tak, Chiny mają najwięcej i właśnie Rosja połączyła się z Chinami w jedno państwo, więc zostało nam tylko tak. Zostali Włosi, Chińczycy oraz Niemcy. Tutaj chyba jakiś sojusz Chiny z Niemcami sobie założyli. Także możliwe, że lada moment będziemy mieli już finałową bitwę, czego oczywiście nie planowałem, że to będzie tak szybko, bo to miał być taki dłuższy odcinek, no ale zobaczymy. No i chyba można już założyć, że Włosi raczej polegną, tak, złoto im się skończyło i zobaczcie, sekunda po sekundzie ich teren jest wchłaniany, teraz nawet został zniszczony i jest odrodzenie Korei Południowej. Nie wiem, na jakiej zasadzie to dokładnie działa. To jest chyba to Revolt Chance, bo ja to ustawiłem. Zobaczmy, tu jest 0%. U Chińczyków jest 11% na rewolucję. O nie! Ledwo się Korea pojawiła i została właśnie wchłonięta. Polska versus Chiny? Czyżby to była ostatni konflikt? No, wygląda na to, że tak. Szkoda, że nie można zmienić koloru, bo kurde, to by się naprawdę... naprawdę przydało, żeby można było po prostu zmienić na jakiś inny kolor, bo jak patrzę na to, to wszystko, mówię, wszystko wygląda bardzo do siebie podobnie. No i sojusz nie trwał zbyt długo, bo po prostu Chiny nie mogły wytrzymać i musiały zaatakować właśnie Niemców, co mi się średnio mówiąc podoba. Polska w ogóle zmieniła kolor. Wydaje mi się, że Polska... nie. Byłem pewien, że zmienia co chwilę tutaj swoje kolory, ale nie do końca. Także Chiny... oj, kończy im się złoto i pyk! Dobra, czyli złoto to jest podstawowa waluta i znowu mamy chwilę przerwy. Ale to jest dziwne, że my tego nie wykorzystujemy, nie? Że mamy 6400 złota i z jakiegoś powodu nie chcemy tego terenu zająć. Nieważne, jednak chcemy zająć ten teren. Zobaczmy, jak tutaj to będzie za chwilę wyglądało. Wchodzimy. Wchodzimy na obce terytorium. Spokojnie, spokojnie. Podzielimy się z Niemcami tym. I super, bo będziemy mogli... W sumie ja bym się wolał bronić tutaj w tym miejscu. Na wyniszczenie po prostu byśmy wzięli Niemców, ale no najprawdopodobniej wygląda, że będzie pojedynek nie jednak Chiny kontra Polska, tylko będzie ostateczny pojedynek Niemcy kontra Polska. Widzicie, niby człowiek ustawia wszystko, wszystkie te kraje są losowe, a jednak gra z jakiegoś powodu wie, jaki konflikt tutaj ustawić, żeby było po prostu ciekawie. Słuchajcie, bardzo ważna rzecz i teraz sobie zdałem z tego sprawę, że można zmieniać kolor państw. Nie wiem, wcześniej na to nie zwróciłem uwagi, więc weźmiemy sobie szybciutko, pozmieniamy kolory, żeby po prostu ładnie to wyglądało. Weźmiemy Chiny, zrobimy czerwone. No będzie to na pewno lepiej nam obserwować niż to, co było do tej pory. I tutaj damy troszeczkę bardziej niebieski kolor, albo żółty bym sobie zrobił. Dobra, weźmiemy sobie, zrobimy żółty kolor. Okej, lada moment. Tak, o, i teraz to wygląda po pierwsze jak rysunek w pędzie. Tak jak sobie kiedyś rysowałeś, ale po drugie będziemy mogli to sobie obserwować. Czyli widzicie, jest opcja Major Grave. Co to jest? Co to za państwo? Czyli zobaczcie, narodziło się jakieś kompletnie nowe państwo i Chiny z tym dziwnym państwem zawiązali sobie teraz sojusz. Tylko czy ten sojusz jakkolwiek im się opłaci? No wydaje mi się, że nie do końca, ale nie podoba mi się to, że oni naprawdę szybko... A nie, tracą jednak złoto. Już się bałem tego, że oni będą cały czas dostawali to złoto i kolejny pokój jest. Dobra, Polska, kończcie to, bo naprawdę macie ile złota? Sprawdźmy sobie. 7000 złota, a wy nic jeszcze nie zrobiliście. Znaczy, czy podbiliście jakieś państwo? Nie, macie tylko jakąś jedną wojnę. Naszymi sojusznikami są Niemcy i chyba na razie po prostu planujemy ich wykorzystać, żeby podbić Chiny. No i Chiny zostały właśnie podbite przez Polskę, także pierwszy krok i drugie państwo zostało podbite przez Polskę i wielki pojedynek, chociaż patrząc na to, że my mamy więcej terenu, no to najprawdopodobniej to już jest koniec. O, jest. Ostatnia wojna. O, ale my teraz lecimy. 6000 złota mają. My mamy ile? 7000. Wiecie co? Wezmę na przyspieszenie razy 2. Teraz zauważyłem, że jakoś troszeczkę FPS-y mi zaczęły spadać na tej wojnie. A tak nie powinno to wyglądać. No, jest walka. Cały czas trwa walka. 60000 już pikseli mamy zajętych. Tu 19000 i znowu jest sojusz.
Znaczy, w sumie pokój, czas pokoju. Ale i tak, jakbym miał obstawiać, no to nie, no Polska wygra. Ale z drugiej strony to, że dałem Polakom, wiecie, kompletnie osobną wyspę, żeby się na spokojnie rozbudowali, to tak, oczywiście, że to była faworyzacja, ale chciałem zobaczyć, czy jest tutaj jakiś taki skrypt, że na przykład jeżeli komputer wykrywa, że jest jakiś mega potężny wróg, to jest w stanie zawiązać sojusz, żeby tego wroga wspólnie obalić. Wygląda na to, że nie, że tu jest większość chyba rzeczy losowych, ale to mi też nie przeszkadza, przynajmniej dowiedziałem się dzisiaj nowych rzeczy, czyli że można zmieniać kolor, że można w ogóle wpływać na to, co się tutaj dzieje na mapie, no i na to, że to AI podejmuje bardzo dziwne decyzje. Oj, Niemcom właśnie spada złoto do zera i no właśnie, udało się podbić, tylko pytanie, czy będzie jakiś ekran końcowy, cokolwiek, Polska zwyciężyła? Nie, wygląda na to, że nie. Niemcy zostali podbici przez Polskę i jedynym ostatnim państwem, jakie zostało, jest właśnie to, co zaplanowałem, także bardzo fajny scenariusz, wiadomo, troszkę nie fair, tak jak mówiłem, ale to jest tylko i wyłącznie zabawa, gra nazywa się Age of Conflict, pewnie w kolejnym odcinku zrobimy coś innego, możecie napisać w komentarzu, co chcielibyście, to jest mój scenariusz, który sobie tutaj stworzyłem dosłownie w parę minut, więc no co, czekamy na premiery gry i zobaczymy, co będzie kolejnym razem.